nie opuszczamy Beskidu Wyspowego. Trafiamy do wyjątkowo urokliwej krainy Suski Sechlońskiej. Tradycja owocowych sadów i wędzenia owoców jest tu bardzo długa. To właśnie na ten teren 800 lat temu. Śliwkę węgierkę przywiozła księżna Kinga, która na swoich ziemiach sadziła drzewa owocowe. Jesień jest tu wyjątkowo urokliwa. Wędzarnie są pełne owoców, a wokół nich unosi się dym i piękny aromat. Takie widoki i produkty są unikatowe, więc nie można dziwić się, że przyjeżdża tu wielu turystów. To miejsce, gdzie można poczuć, dotknąć i skosztować prawdziwej natury. Tym bardziej, że powstaje tu unikatowy produkt. Śliwka o renomie wykraczającej poza granice kraju. Suska Sechlońska z unijnym certyfikatem chronione oznaczenie geograficzne. Trafiamy do gospodarstwa sadowniczo-agroturystycznego państwa Szewczyków w Kobełczynie. Oczywiście na początek główna atrakcja – wędzenie śliwek. A mieszkańcy gminy Laskowa znają się na tym jak nikt. W końcu wiedza, jak to robić, przekazywana jest tu z pokolenia na pokolenie. Jak tu pięknie, klimatycznie, kocha Pani taki klimat suszarniany. Wychowała się Pani w tego typu miejscu? Ten klimat i taka suszarnia jest związana z moim dzieciństwem i pierwsze wspomnienie, jakie mam, to właśnie smak lekko umędzonej śliwy, taki powidłowy, słodki. Oczywiście dym, no i światło, które szparami z suszarni wchodziło do środka. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo romantyczne. Jest tu wyjątkowo ciepło, czyli jak jesienią się suszyło na zewnątrz łodek, a tutaj bardzo przyjemnie. Tak, i nie wiem, czy Pani to poczuła, że właśnie to ciepło czujemy tak od pleców. Dokładnie. Największą tajemnicą Suski Sechlańskiej jest właśnie typ suszarni, a więc jest to taka suszarnia, która ma głęboką piwnicę, taką na 3 metry, gdzie powietrze jest zaciągane od strony nachylenia stoku. W tej piwnicy jest specjalny podest, na którym palą się przeważnie polana bukowe. I powietrze jest podgrzewane i ta najwyższa temperatura jest już pod samym rusztem, a więc na wysokości około 3 metrów i my właśnie to ciepło czujemy. Nie tyle właśnie dym czujemy, co ciepło. Jak długo wędzą się takie śliwki? Proces wędzenia i suszenia jest procesem na naszych suszarniach długim, dlatego że trwa zazwyczaj około 5 dni. To zależy od pogody i od rodzaju śliwy. Dzięki temu, że ona tak powoli zasycha i tkanka powoli zasycha, ona jest taka aromatyczna, jest słodka i jest wilgotna. Nigdy nie jest przesuszona, a więc nigdy nie jest otwarta. Czujecie Państwo, że ta Suska Sechlońska jest tutaj takim regionalnym Waszym skarbem i jak reagują na ten skarb turyści? Mają niesamowitą satysfakcję, że zobaczyli, jak to naprawdę się robi. Dla wszystkich ruch jest zaskoczeniem. Wszyscy mówią, że inaczej sobie zupełnie to wyobrażali. Nie wyobrażali sobie właśnie, że to będzie taki wielki ruch 3,5 metra na 2 metry i że te warstwy są takie grube. Potencjał polskiej wsi tworzą zarówno walory naturalne, jak i kulturowe, których najważniejszym przejawem jest oczywiście wiejski charakter. Jak widać, ma to swoje odzwierciedlenie w bardzo bogatej ofercie turystyki wiejskiej, dostosowanej do różnych grup turystów. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak u państwa Szewczyków spędzają czas najmłodsi. Zabawa na świeżym powietrzu zaostrza apetyt, nie tylko na kolejne wrażenia. Ładnie posiemy mąką i słuchajcie, i żeby było to ciasto, wyboksujemy. I raz, i dwa, i trzy, i mocno. Oczywiście nie obyło się bez słodkości z Suską Sechlońską. Dzieci ze zapałem przygotowały więc z gospodynią ciasto. Od pierwszej zapałki! Potem przyszedł również czas na poznanie tajników rozpalania ogniska. Wszystko na terenie sadu. Jest tu pachnąco, cicho i spokojnie, można wypocząć. Czego szukają tutaj turyści najczęściej? No właśnie, szukają ciszy. Ciszy i takiego bycia na łonie natury. Co z założenia tutaj Państwo oferujecie swoim gościom? Jesteśmy przede wszystkim gospodarstwem dla rodzin z dziećmi. Chcemy, żeby dzieci u nas czuły się dobrze, były szczęśliwe, stąd duży plac zabaw, stąd wiele pomysłów na zajęcia dla dzieci. Warsztaty.
warsztaty i nie tylko, dlatego że oferujemy także wycieczki w teren, które chętnie pilotujemy, ponieważ tylko tak można przybliżyć to, co jest na wsi, no i zabytki, które mamy, no i oczywiście to, co produkujemy. Zazwyczaj gospodarstwa agroturystyczne zachęcają do przyjazdu turystów szczególnie latem, ale tutaj jesienią także jest co robić. Właściwie szczególnie jest co robić. To jest miejsce, które nabiera uroku szczególnie o tej porze roku. Wiele osób przyjeżdża tylko ze względu na Suskę Sechlańską, a więc chce zobaczyć miejsce, bo Beskid Wyspowy to bardzo niezwykłe góry, które mają 3 strefy klimatyczne. Wszyscy mówią, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że takie góry w Polsce istnieją, tak ciekawe, tak niepoznane. Suska Sechlańska tworzy nie tylko klimat, ale i zapach. I zapach, i taki urok, dlatego że właśnie te mgły, które wiążą się z dymem, się rozprzestrzeniają się na poszczególnych wysokościach. A więc widzi się takie pasy mgły pięknej. I dzieje się magia. I dzieje się magia, dokładnie. I dzieje się magia. Każdy jak podchodzi na suszarnię, to mówi, że najpierw myślę, że to jest dom. Nawet uknęło się takie powiedzenie domy Suski. Miejsce jest rzeczywiście magiczne i właśnie pewnie ze względu na tą magię zdecydowała się Pani założyć tutaj gospodarstwo agroturystyczne. Powiem tak, że chciałam iść w takim kierunku, ale to nie ja wymyśliłam. To wymyślili nasi przyjaciele, którzy tu przyjeżdżali i mówili, że samo właśnie miejsce jest tak magiczne i tak niezwykłe, że najlepiej, co by sobie oni wyobrażali tutaj robić, to właśnie pomieszkać, przyjechać, odpocząć. I to moi przyjaciele namówili mnie na gospodarstwo agroturystyczne. Natomiast zagroda edukacyjna, ona się już sama stworzyła. Ponieważ przyjeżdżali z dziećmi i dzieci to były nasi pierwsi dobrzy klienci. Którzy pokazali Pani drogę rozwoju. Tak, dokładnie. Co oni by tutaj chcieli robić? I okazało się, że wcale nie zabawki, ale zwykłe rzeczy, które kiedyś robiły się na wsi, ich bardzo interesują. W prostocie tkwi siła, coś w tym jest. No chyba tak. Zresztą te widoki, to wszystko miała to Pani od dzieciństwa i czasami dzieje się tak, że ktoś musi z boku spojrzeć, powiedzieć, masz coś pięknego, pokaż to światu. I taki impuls jest potrzebny. Ja sobie nie zdawałam z tego sprawy, dopóki nie wyjechałam do Francji na chwilę ją zobaczyć, że Polska i my mamy 100 odcieni zieleni. Dopiero inne kraje uświadamiają nam to, jak my jesteśmy kolorowi. To piękne. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, oferują atrakcyjny produkt turystyczny, podkreślając charakterystyczne walory dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego polskiej wsi. Ma to swoje odzwierciedlenie w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w którym istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na przedsięwzięcia powiązane bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem turystyki wiejskiej. Jest to możliwe w ramach priorytetu 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. W tym priorytecie zaprojektowano 3 działania, w ramach których przewidziane zostały operacje dotyczące turystyki na obszarach wiejskich, to jest premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LIDER.